Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, zdrowia, szkolnictwa wyższego oraz edukacji. Wspiera innowacje społeczne oraz wdrażanie w Polsce inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w wieku od 15 do 29 lat, a w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tak zwanej młodzieży NET. Działania te mają wpływać na ich aktywizację zawodową oraz poprawić sytuację na rynku pracy. W bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku rozpoczął realizację programu POWER, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu również zadbać o rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób młodych za pomocą dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Należy zgłosić się do Urzędu Pracy. Również pośrednicy pracy zapraszają osoby chętne, spełniające kryteria wiekowe. Zapraszają do Urzędu Pracy na rozmowę i proponują, przedkładają ofertę udziału w programie, a w ramach programu albo staż, albo szkolenie, albo propozycję założenia własnej działalności gospodarczej, czyli złożenie wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej, rozpatrzenie tego wniosku, pomoc w sporządzeniu tego wniosku i za jakiś czas po rozpatrzeniu wniosku otrzymują bezrobotni, młode osoby bezrobotne środki na uruchomienie swojej własnej firmy, zakupują potrzebny sprzęt, potrzebny materiał, to co wykazują w specyfikacji, którą założyli we wniosku dofinansowania. Wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku rozpatrywany jest w ciągu miesiąca. Zostaje wydana opinia na jego temat, a następnie podpisywana jest umowa o realizację tego wniosku. Największym zainteresowaniem wśród oferowanych form aktywizacji cieszą się staże. Do tej pory z projektu skorzystało 428 osób z powiatu kłodzkiego. Witamy was z kortów tenisowych. Jesteśmy podczas zajęć dla dzieci. Wita was Basia i Magdalena. Prowadzimy wspólny projekt, który powstał dzięki Urzędowi Pracy. Jest to nowa działalność gospodarcza. Prowadzimy ją od kwietnia 2015 roku. Działalność założyła Magda, tworząc jakby nowe miejsce pracy. Firma Tenis Centrum prowadzi wszechstronne szkolenie tenisowe, zarówno dla dzieci początkujących, jak i dla zawodników, a także dla amatorów tego pięknego sportu. Działamy na kortach w Polanicy, w Dusznikach i w Kudowie. I jest to super projekt, super pomysł, który powstał. No i też bardzo chciałybyśmy podziękować właśnie Urzędowi Pracy, dlatego że pozyskaliśmy nowy sprzęt do naszej firmy. No jest to jakaś korzyść i wzbogacenie treningów tenisowych. Proszę powiedzieć parę słów na temat prowadzonej przez Panią działalności. Kancelaria, którą prowadzę, świadczy pełen zakres usług księgowych dla firm i osób prywatnych. Usługi świadczone dla firm obejmują prowadzenie ksiąg handlowych w przypadku dużych przedsiębiorstw, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu oraz karty podatkowej dla przedsiębiorstw o mniejszym zakresie. Usługi dla osób prywatnych obejmują sporządzanie deklaracji i formularzy podatkowych, rozliczeń rocznych, rozliczeń z zagranicy oraz dochodów ze spadków i darowizn. W 2013 roku uzyskałam certyfikat Ministerstwa Finansów. Jest to certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W czerwcu bieżącego roku zdałam państwowy egzamin na doradcę podatkowego. Praca doradcy podatkowego polega na udzieleniu porad i opinii z szeroko rozumianego prawa podatkowego, reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi, oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi. Środki z Funduszu Pracy, które uzyskałam, umożliwiły mi zakup niezbędnego wyposażenia. Dzięki nim własne środki mogłam przeznaczyć na remont oraz pozostałe koszty prowadzonej działalności. Dlaczego warto skorzystać z dotacji, które przyznaje Urząd Pracy? Uważam, że dobry pomysł na własną działalność, poparty doświadczeniem, wart jest podjęcia próby. Skoro można na ten cel uzyskać około 20 tysięcy złotych, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, to dlaczego nie spróbować? Oczywiście umowa z Urzędem Pracy obwarowana jest kilkoma warunkami. Jest to decyzja odpowiedzialna. Uważam, że środki z Urzędu Pracy są dużym ułatwieniem i szansą dla osób, które chcą zmienić styl pracy i rozpocząć prowadzenie działalności we własnym zakresie.
Środki finansowe, jakie uzyskał Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach projektu Power, to kwota 6 133 tysięcy i 700 zł. Coraz więcej firm bierze czynny udział na rynku pracy w powiecie kłodzkim. Ożywiona została strefa ekonomiczna, w której zainwestowały nowe firmy Kaiser Automotive Systems w Jaszkowej Dolnej oraz firma Framomorad w Nowej Rudzie. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku będzie przeprowadzał nabory na stanowiska pracy w tych miejscach. Patrząc na nasze oferty, to z tych firm to jest duże takie zapotrzebowanie na pracowników i to na pewno bardzo pozytywnie wpływa i wpłynie na ten rynek pracy i sądzimy, że będzie w dalszym ciągu spadek liczby bezrobotnych w naszym powiecie. Z najnowszych danych wynika, że liczba osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim kształtuje się poniżej 11 tysięcy. W ubiegłym roku była to liczba ponad 15 tysięcy. Zaczęliśmy bardzo intensywną współpracę również z partnerami tutaj z Republiki Czeskiej. Mówimy tutaj o pracodawcach. Mieliśmy ponad 300 ofert pracy w rejonie przygranicznym. Tutaj robiliśmy spotkania takie rekrutacyjne w Międzylesiu, w Byszczycy Kłodzkiej, w Nowej Rudzie, ale widzimy, że tych pracowników potrzeba jeszcze więcej i w miesiącu sierpniu również będziemy tutaj rekrutować osoby z Kłodzka, z okolic Kłodzka dla pracodawcy czeskiego firma Bravo. Pracodawca zapewnia dojazd na koszt firmy autobusem tutaj z miasta Kłodzka. Do dnia dzisiejszego udało nam się wykorzystać znaczącą część pieniędzy będących w dyspozycji gestora programu. Niemniej jednak pozostaje jeszcze około 150 wolnych miejsc dla organizacji staży zawodowych dla osób bezrobotnych, jak również przesuwamy środki z uwagi na zainteresowanie młodych ludzi uruchamianiem własnej działalności gospodarczej i będziemy dysponowali jeszcze pieniędzmi dla 50 kolejnych młodych osób, których marzeniem jest założenie własnej firmy. Dlatego też gorąco zachęcamy zarówno pracodawców do składania wniosków na organizację staży zawodowej dla osób młodych, jak również i osoby młode, które chciałyby swoje przyszłe losy zawodowe związać z prowadzeniem własnej firmy, do zainteresowania tym programem, do składania wniosków i do spełnienia swoich zawodowych marzeń.